Zbigniew Zamachowski w jednej ze swoich ról powiedział kiedyś, że ogry mają warstwy, a dlaczego? Bo cebula ma warstwy. Nie wiem czy Ryan Johnson pomyślał o tym cy cytacie tworząc e, najnowszy film z serii Knives Out, czyli po polsku Na noże, ale ja, czyli Maciej Kordal oraz Dawid Panskina Bryl postarają się rozwikłać Nomen-omen tą zagadkę tajemniczej szklanej cebuli, tudzież nie ma takiego ty polskiego tytułu, ale po prostu glass onion. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszamy. To Dawid, zanim tutaj zaczniemy opowiadać o filmie z tematu naszego dzisiejszego odcinka, to pochwal się, co tam u ciebie słychać lub co też ciekawego ostatnio oglądałeś. Mm. Nie należy ta rzecz chyba do ciekawych, chyba że w kontekście powrotu po, po kilku latach, ponieważ w Wigilijny Wieczór obejrzałem Rozczarowaną, czyli drugą część Zaczarowanej z Emmy Adams. Na, na Disney Plus, film, który trafił od razu na platformę ominął dystrybucję kinową. I nie dziwi mnie to, ponieważ już chyba minęło też sporo czasu. Ten film nie jest skierowany już do 24-letniego mnie. Pierwsza część. Pierwsza część jakoś mogła mi się podobać, zrobić jakieś mini wrażenie tym, że jest pomieszany, świat bajkowy, rysunkowy z, z prawdziwym. No, ale to już widzieliśmy wiele razy, na przykład w Kosmicznym Meczu, też w drugiej części, która wyszła jakoś dwa lata temu, czy rok temu. Tak więc. No, dosyć dosyć męczące piosenki, wciskane, wciskane bardzo, ale to bardzo na siłę. Sama scenografia może wyglądała ok, ponieważ tam chodzi o to, że. Jest też. Mija chyba dokładnie tyle samo czasu od od pierwszej części i w filmie, jak i w rzeczywistości, więc tam mija z, z 10 lat. U nich postać Emmy Adams już się bardziej osiedla w, w prawdziwym świecie, który jakoś zaczyna ją nudzić, co też nie do końca jest za bardzo wymyślone. Przeprowadzają się na przedmieścia, ponieważ męczy ją miasto, które jej mąż i jej pasierbica uwielbiają, więc to też jest takie... No, jest jakby no dwa do jednego. Co robimy wszystko dla, dla, dla postaci Emmy Adams. No okej, okay, no jest to jakieś wyjście, tak, do tego, co, co, co później się w filmie ma dziać. Ona sobie życzy, żeby było bardziej bajkowo, bo ją przytłacza świat prawdziwy. Chciałaby trochę więcej z bajki stamtąd skąd pochodzi. Postaci są. Nieciekawe, bardzo przerysowane, w zero, zero głębi, i tak jak już mówiłem, jedyne co mogło w tym filmie zrobić wrażenie na mnie, to, to trochę scenografii i kostiumy. Kostiumy były, kostiumy były dosyć ładne, natomiast y, cała reszta była totalnie nieangażująca. Na spokojnie wychodziłem sobie po dokładkę sałatki jarzynowej i do toalety i <laughs> mówiłem: nie, nie, nie pauzujcie, nie pauzujcie. Naprawdę, naprawdę nie ma takiej potrzeby. Ten film wyszedł już jakiś czas temu. Do tej pory go nie, nie obejrzałem, jakbym nie obejrzał. W ogóle to, to, to nic mi by się nie stało. I Państwo też się nic nie stanie, jak go, jak go nie obejrzycie. Więc. Więc taka delikatna strata czasu, ale że to były święta, no to nie oglądaliśmy jakiś. Nie oglądaliśmy milczenia owiec, tylko obejrzeliśmy sobie bajeczkę na, na Disney Plusie, nie wiedząc tak naprawdę. Co, co, co chcemy oglądać. Także po prostu poleciało w telewizji, tak jak u niektórych leci Kevin. Inne filmy, inne bajki. Tak tutaj rozczarowana, rozczarowujące filmy. Czyli tytuł jest adekwatny do treści. Tak Ale to ciekawe, bo mm, zazwyczaj właśnie te sequele, znaczy mówię to w kontekście tych filmów animowanych od Disneya, że te jakieś sequele pokroju Tarzan 2, Król Lew, te całe trylogie. Znaczy, z wyjątkiem tej pierwszej części kanonicznej, wręcz, Piękna i Bestia, nie wiem, chyba też był sequel Kopciuszek. No to te filmy nigdy nie, nie trafiały od razu do kinowej dystrybucji, tylko tam, wiesz, no wtedy, no to na VHS-ach, tudzież DVD. No teraz jest tak, że, że tam od razu tydzień na streamingi, ale szkoda, że to jednak nie wyszło, no patrząc na to, że to jest film aktorski, oczywiście w uproszczeniu. Ale nie widziałem jedynki, więc też no, nie mam jakiegoś takiego wielkiego przywiązania do tego. A co, co ty Jasko... widziałeś? Może mm. też właśnie w wigilijny wieczór, może w inny? No, ja właśnie 24 grudnia sobie zrobiłem znaczy z rodzinką maraton filmów świątecznych. Z racji tego, że, że właśnie to był taki czas, że jednak trochę inny klimat, no to wiadomo, że po tym, jak odeszliśmy od stołu. No, to wiadomo, że człowiek tam po kilku powiedzmy, kiliszkach wina, no to nie siedzi i tak ten krytyczne, ostrze mu się nie, jakoś nie wyostrza specjalnie. Patrząc też właśnie na to, że jednak to się ogląda tak to jest jak wspólne doświadczenie. No to byłem bardziej łagodny co do tego, co widziałem. Oglądałem tak, znaczy, żeby nie było, to w dwóch trzecich to są świąteczne klasyki, bo tam był. Kevin, chyba, który obejrzałem od początku do końca, chyba po ponad 10 latach, bo tak to głównie urywkami. E, Święta z Griswoldami, tak się nie zba ten, ten, ten tytuł filmu, ale. To jest Witaj Święty Mikołaju, tak? Tam z rodziną Griswoldów. Nie wiem, czy kojarzysz. Coś, coś tą coś mi to serię. mówi, ale, ale teraz No tam Chevy Chase zgra ojca takiego trochę fight, -wapowa, fight który próbuje jakoś spajać tą rodzinę. Oczywiście nie tak, że tam jest jakiś, powiedzmy, wątek. Wątek tego, że się rodzina mu sypie, tylko po prostu tak fajtłapowato -wapowa, próbuje sobie radzić z codziennymi problemami, i tak tutaj jest z tymi świętami. I złe mamuśki, dwa. Złe mamuśki, dwa. Nie widziałem w ogóle jedynki. Wiem, że właśnie dwójka jest taka stricte świąteczna. I cóż mogę powiedzieć? No, te dwa pierwsze, o których wspominałem, to są takie klasyki więc zakładam, że wszyscy już te filmy widzieli, a jeżeli nie wszyscy, to zdecydowana większość, co najmniej jeden z tych dwóch wymienionych. Wszyscy te filmy lubimy. Ja się zgadzam, bo Kevin sam w domu, no to to jest wzorowy przykład filmu familijnego i tak jak kiedyś Michał Oleszczyk mówił, że to jest najlepszy przykład do tego, żeby pokazać komuś zasadę scenariuszową polegającą na kontraście między tym, czego główny bohater to po angielsku co główny bohater wants, a co nic, tak, czyli wants, czyli czego chce, no to chce, żeby yy, yy, tam jego rodzice, jego cała rodzina już zniknęła z tego domu, a tego co naprawdę potrzebuje, to takiej akceptacji z tej rodziny, jakiś taki I to się wszystko ładnie zazębia już yy, przy ekspozycji, więc to tak jak mówię, nie jest to dosyć trudny przykład, ale myślę, że rzeczowy a właśnie ten mm, film z Chevy'im Chase'em, no to taki slapstick yy, yy, pełną postacią, pe że tam yy, pełnokrwisty slapstick, w sensie, że tam się wszystko mu wali, że yy, dom po prostu idzie w ruinę, jak on tam próbuje jakieś te yy, rzeczy naprawiać, tam jak światełka próbuje zrobić, albo jak choinkę próbuje yy, przy, przyozdobić, tudzież w ogóle ją rozpakować, znaczy rozpakować, no w sensie dać do domu. Więc, ale jest tym jednocześnie dużo takiego ciepła familijnego, tych amerykańskich przedmieć lat 80-tych, 90 -tych, więc też całkiem spoko na święta. A złe mamusi to jest taki chick flick, czyli że mamy trzy postacie bardzo kompletnie, kompletnie różnych matek. Tam Mila Kunis to jest taka współczesna wasp po rozwodzie, która teraz ze swoimi dzieciakami i z nowym mężem próbuje sobie ułożyć życie. Druga to jest przez Kristin Bell, grana, taka już bardzo konserwatywna, chodząca zawsze w idealnych ciuchach białych, która jest taką. Nie chcę powiedzieć matką Polką, oczywiście, ale archetypiczną, ale próbuje jakoś zarządzać sama całym domem i całą rodziną. Na trzecia to jest przez Katrin Hahn, która pojawia się również w na noże. Czyli to jest taka matka punkowa, rock'n'rollowa, taka co tam. E, e, sypia z, z wieloma facetami, tak, że ona tak za bardzo nie przejmuje się porządkiem w domu, że ona ma dziecko, które daje co roku te same prezenty, które tam daje, e, bierze po prostu coś z pokoju i potem mu to pakuje i daje w prezencie, on się nic nie orientuje. E, I oczywiście konflikt polega na tym, że ich matki, matek i matek przyjeżdżają i tam się e, jakoś tutaj to wszystko zazębia, bo oczywiście te relacje między Matkami, matek y, są dosyć skomplikowane. Taki przyjemny film, taki właśnie, który obejrzysz raz, a potem zapomnisz, ale możesz sobie potem powtórzyć na święta, bo tam czasami są jakieś zabawne rzeczy. Taka. Taki dosyć nieco schematyczny. No ale, właśnie, tak jak mówię, nie jakoś specjalnie tego nie analizowałem, bo myślę, dobra, no są święta, no odpocznijmy trochę. Tak, tego. tak. No, rozczarowana, tak samo film do zapomnienia. Prawie o nim zapomniałem. Więc, więc tak, o czym To co, widzę, że nie zrobiłem tak, więc czy jak rozpocznę tutaj od walnięciem w klaps, to możemy zacząć od rozmawiać o filmie Glass Onion? Myślę, że to, myślę, że to do rewelacyjne przejście. No to w takim razie, drodzy państwo, zapinamy pasy i tutaj już idzie... Czy sroga analiza, no to, to zobaczymy, ale na pewno tutaj jest dużo tematów, motywów i wątków do omówienia przy teraz polski tytuł Glass Onion, film z serii na noże. Lecimy, temacik. Dobrze, to ja... Ryan Johnson podobno się gotuje, tutaj. kiedy słyszy film z serii na noże, A Knife's Out Mystery, tak, tak dzisiaj gdzieś przeczytałem. Ale wiesz co, zakładam, że... Y Pytanie, ten film miał w 2019 roku premierę, tyle się już rzeczy działo po pandemicznych, pandemicznych, czy jakbyś zareklamował go tylko Glass Onion w Polsce, to myślisz, żeby ktoś się zorientował? Nie, 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 na pewno to, na pewno to był y... no. No, inteligentny, cwany krok ze strony Netflixa, żeby jednak ludzie wiedzieli o co chodzi, bo no co prawda na plakacie stoi sobie Daniel Craig, ale, post... Ale tylko on się tak, pojawia. Tak, tak, tak. ta postać jest zupełnie łącznikiem. inna i uważam, że film też jest zupełnie inaczej poprowadzony na inne aspekty historii, inną narrację w ogóle posiada. Ale o tym za chwileczkę. A. Ale właśnie, czy w związku z tym, że ten film jest inny, no to ode mnie py... sztandarowe pytanie: czy ten film Ci się podobał? Mm. Czy może bardziej Ci się podobała jedynka, czy może Ci się bardziej podobała. No dwójka, chociaż wiadomo, że te części nie są ni numerowane. Ja jestem tutaj Tim Ryan Johnson, żeby te filmy oddzielać grubą kreską, że jedyny, mm -hmm. jedyny element, który je łączy, to postać Benoit, Benoit Blanc. Benoit Benoit Blanc. Blanc e, ponieważ w tym filmie nawet chyba się nie, nie nawiązuje do, do, do pierwszej części na noże. Nawet jeżeli on wspomina Ale o jakichś poprzednich... Jeżeli wspomina o swoich poprzednich śledztwach, to, to chyba... Nie, nie, nie dotyczyły one te wspomnienia pierwszej części na noże, także nie zauważyłem tych jakichś nawiązań, ale widziałem tylko ten film raz, tak, także więc, więc twoje pytanie yy... chciałbym obejść w ten mm -hmm. sposób, że no te dwa filmy jednak mimo wszystko się na tyle od siebie różnią i są tak inaczej opowiedziane, że czułbym, że to byłoby nie fair, żeby powiedzieć, że no, dwójka jest gorsza, mm -hmm. że, że Glasonion jest gorszy. W tym, co te filmy jakby mhm, prezentują, tym, co te filmy sobą prezentują, no to myślę, że jedynce poszło trochę lepiej niż dwójce. Natomiast żeby stawiać jedno obok, obok drugiego, to, to mi to po prostu nie pasuje. Mhm, rozumiem. Ja ze swojej strony, znaczy, oczywiście tutaj się zgadzam z tobą, że to są absolutnie. To jest tak, jak z Awatarem, o którym rozmawialiśmy, że to jest z jednej strony film z tej franczyzy, ale z drugiej, no też trochę inny w stosunku do tego, o czym opowiada. Więc tutaj powtórzę, tutaj podpisuję się obiema rękami z tym, co powiedziałeś. Mi się ten film na pewno podobał, i to jest od razu tutaj, mogę zaznaczyć, że to jest do tej pory najlepszy film, który. O którym opowiadam, opowiadamy tutaj, w każdym razie z mojej perspektywy, odkąd zaczęliśmy tutaj nagrywanie tego podcastu, więc tutaj będzie bardzo dużo lukru. Ja na ten moment jakoś specjalnie nie widzę, żeby miał ten film jakieś ogromne wady. Natomiast tutaj, Dawid, może ty będziesz taką moją kontrolą, bo nie wiem właśnie, czy, czy twoim zdaniem ten film jest, nie powiem lepszy od jedynki, ale. Jakbyś miał porównać między sobą na noże a Glass Onion to pytanie właśnie czy. Jakby ta waga miała tak jak ta przeciwwaga by wyglądała. No, no to że jest cięższe nie w treść ale jest tam więcej. Tak jak mówiłem lepiej realizuje ten schemat tego kryminału właśnie pierwsza część bardziej niż, niż druga natomiast no właśnie Glass Onion nie do końca wiem też jak do tego filmu podejść jako do jakiejś opowieści, przypowieści, rekonstrukcji czy też dekonstrukcji filmu właśnie z gatunku hudany także wydaje mm -hmm. mm, no większa większy nacisk był chyba jednak położony na. Yy, yy, nie na metafory, tylko na. może też na metafory, ale hmm. na to, co ten film chce nam przekazać. Jakby jakieś przesłanie, jakie za sobą niesie. No to pierwsza część no to był po prostu kryminał, tak? To był po prostu kryminał z tego, co, co pamiętam. Natomiast hmm. tutaj jest więcej takich wątków społecznych. Pojawia się bezpośrednio rzeczywiście ten COVID. Pandemia, mm -hmm. ponieważ tak, ten film tak. zaczyna się 13 maja, wszyscy tam są w maseczkach, jak i yy, zanim jeszcze na. A nie wszyscy tam, tam pamiętały, już tam impreza, tam jakaś A, wielka, tak, to tak, tam tak. nikt maseczki okay. nie nosi. No, ale ale to, to też jest reprezentacja się, mm -hmm. niektórych tak. grup ludzi, którzy w ten sposób podczas pandemii się zachowywali, jakby nie mieli yy, nie mieli z tym żadnego problemu, mm -hmm. żeby żeby się spotykać. Podchodzili do tego jakoś tam, no powiedzmy, nieodpowiedzialnie ale to bardzo pasuje do postaci właśnie tej y, granej przez Kate Hudson, która jest ekstremalnie irytująca. Ja glasonion obejrzałem sobie dwa razy, żeby wszystkie nawiązania wyłapać, o których sobie za chwilę porozmawiamy, bo jest ich tam zdecydowanie więcej do, do popkultury i, i do wszystkiego niż w pierwszej części, y, niż w filmie na noże, o, może tak powiem. Tak. W filmie na e, tak e, i właśnie postać Kaczon była e, była strasznie irytująca i za to bardzo szanuję i za drugim razem irytowała mnie jeszcze bardziej ponieważ już e, drugi raz jakby słyszałem te głupoty które ona wypowiada jak bardzo one się nie kleją z tym co co się dzieje wokół niej jak bardzo nie rozumie rzeczywistości mm -hmm. Cóż, ja może po kolei trochę wychwycę ten wątek a propos dekonstrukcji kryminału, bo ja tu już tutaj nie chcę zamieniać e, ten podcast w jakiś, wideo, jakiś esej, e, który skupi się tylko na tym jednym aspekcie. Natomiast e, powiem ze swojej strony, mm. tak myśląc o tym filmie i jednocześnie patrząc na to, co Ryan Johnson zrobił w pierwszej części, to moim zdaniem dwójk. E, Będę tutaj freudowskie przejęzyczenie. Glass Onion robi to jeszcze inaczej, bo mm, na przykład zauważ, że w Hudanytach zawsze ta, e, ten punkt e, punkt startu, tak to bardzo uproszczę, tej całej intrygi, czyli morderstwo, zaczyna się no, na początku samego filmu. Mamy już tutaj, że wiadomo że popełniono morderstwo, czy tam właśnie nie popełniono, jak na samym początku na noże jest taka teoria. Mm. Tak w Glass Onion ja właśnie myślałem, kurde, tak mi ten czas szybko leci, że, e, znaczy nie inaczej, że tak czas wolno mi leci, że dopiero w takim momencie dostajemy taki punkt zwrotny w postaci morderstwa, a to się okazało, nie patrzę, minęło. Połowa filmu. I dopiero wtedy dostajemy takie no morderstwo, od którego zaczyna się kryminalna intryga. Tak jest. Ja, więc, ja nie tak. pamiętam też y, trailerów tego filmu Zwiastunów, y, co one. Ja nie oglądałem. Co, on, więc, co no, one opowiadały właśnie, mi to czy stwierdzić. już sugerowały, kto może zostać zabity. Czy były tam po prostu wypowiedzi po, postaci Edwarda Nortona, czyli mm, Brona. Tak, tak. Y, więc. Takiego. Mm -hmm. Więc tak, więc rzeczywiście ja sobie jakoś tak mniej więcej czas zapisałem i pierwsza jakby zagadka rozwiązana przez Benua, on ją rozwiązuje po 48 minutach i to jest jeszcze takie. No tak. Takie. No właśnie, nie wiem, czy już możemy spoilerowo opowiadać. Myślę, że ciężko będzie tutaj bez spoilerów, zwłaszcza, że tutaj mamy intrygę kryminalną, mm. a, czy, a jednocześnie tak złożoną, ale żeby jej złożoność wytłumaczyć i. Moim zdaniem, i genialność, no to trzeba będzie trochę pokopać. Okej, okay, no to po 48 minutach rozwiązuje mm -hmm. intrygę kryminalną, która pojawia się dwie minuty wcześniej, czyli kiedy Bron opowiada o, mm, o właśnie, dlaczego ich tutaj wszystkich zaprosił. I mm -hmm. kiedy na początku już może nam się wydawać, że. Mm, bo jest zbudowany trochę jak taka postać mm -hmm. Elona Maska, tak, którą znamy, czyli bogatego wariata. Który ma tyle pieniędzy, że, że, że już nic go tak naprawdę w życiu nie cieszy, nie zaskoczy, więc postanawia się zabić albo zlecić komuś zabójstwo, żeby, żeby, żeby rozruszać towarzystwo. Więc, no, tak. kiedy okazuje się, że, że ta gierka to jednak jest taka, taki trochę larp, powiedzmy, że jednak zapraszaj, że o, że, że mnie zabiją, mi tam się strzałka wbija i mm -hmm. tryska sobie krew. No, to Blank to rozwiązuje od razu, jeszcze zanim, zanim się wszystko zaczyna, więc to jest, to jest dosyć zabawne. A taka prawdziwa śmierć, y, pierwsza, no to rzeczywiście to 50-50 parę minut y, y, filmu mija. Także rzeczywiście tak, jest tak. to na pewno. Tutaj, tutaj odstaje. Nie zdziwiłbym się natomiast, gdyby same zwiastuny zapo zapowiadały to, że ta postać Edwarda Nortona ma zginąć. Zresztą pewnie. No właśnie tutaj dochodzimy do jednego z motywów dekonstrukcji. Gdyby to zrobił taki powiedzmy, leniwy scenarzysta, no to można byłoby zakładać, że to właśnie Edward Norton zginie, mimo tego, że on sam tutaj żartobliwie tą swoją śmierć przypowiada, że to ma być jakiś e, zagadka, e, towarzyska na imprezę, to pewnie w 99% przypadków pewnie wykazało się, że on naprawdę zginął i o jej. E, że jak to jest możliwe, że przecież to miał być tylko gra i zabawa, a tak tutaj nie jest. Jeżeli Zresztą lepiej pamiętasz tutaj... pierwszą mm -hmm. część, przepraszam, że przerywam. Jeżeli lepiej mm -hmm. pamiętasz pierwszą część ode mnie, to w jaki sposób tam rodzina się zbiera w, w nanorze? On też zaprasza jakby ten mm -hmm. starszy pan czy nie bo oni się zbierają, bo yy, trzeba testament omówić. A, okay. I tam adwokat ich tam zabiera okay, okay. właśnie do tej do tej yy. Przepraszam, do, do tej posiadłości. Okej, okay, no czyli tutaj jest... Mhm. E, już od razu jakby wchodzimy z kopyta, że ma chodzić o morderstwo, że zagadka mojego zabójstwa, mojego morderstwa, e, morderstwa mnie. E, więc rzeczywiście tutaj to jest troszeczkę inaczej. Tak, tak. E, próbuję sobie jeszcze jakieś przypomnieć motywy, to pewnie e, wyjdzie z czasem. Natomiast... E... No tak, plus tego na pewno to, co, o czym wspominaj wcześniej, jaki, jakiś motyw dekonstrukcyjny, to to, że ta zagadka podstawowa, która jest nam jakoś serwowana w pierwszych 50 minutach, ona już praktycznie jest od razu natychmiastowo wręcz taki nonchalanski sposób rozwiązania. Mam na myśli to po prostu, że, e, no, że Benoît Blong tak wszystko wystawia na tacy i taki idealny timing komediowy jest wtedy, kiedy ta e, strzała z tej. Um, jak się nazywa to? Kusza. Niełóg, z kuszy, tak. Trafia i ta sztuczna yy, krew tryska, a ta postać Edwarda Nortona jest yy, z, po prostu taka zblazowana, że benła wszystko popsuł. Absolutnie. I to jest Masz tego iPada. idealny timing. <laughs> tak, tak. <śmiech> to jest piękny timing komediowy, rzeczywiście, więc tutaj Ryan Johnson nie zatracił też takiego swojego no po prostu dobrego komediowego pazura, bo tak jak. Yy, pewnie większość wie, że y, dobra komedia jest idealnie rozpisana pod właśnie timing tych żartów, mówiąc, mówiąc bardzo uproszczonym językiem. No tak, no i później Jeszcze... wtedy A dobra, mów mów, bo teraz już nie chcę przerywać. Nie, 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 nie bo y, możesz zacząć dalej Okej, okay, tak. ja no ja i wtedy potem... w momencie w którym się sobie to kończy się ta pierwsza zagadka y, tego pseudomorderstwa, y, następuje Morderstwo, to jest zabójstwo, że postać umiera, więc mamy kolejną intrygę, którą jakby chcemy prześledzić, a później okazuje się, że to wszystko zaczęło się właśnie od jeszcze innego morderstwa, które wydarzyło się jakby poza, poza ekranem, poza, poza filmem. I później dopiero to zaczynamy poznawać, więc może to być, y może brzmieć to skomplikowanie dla niektórych. Tak, skądinąd y to jest. Świetna scena, moim zdaniem, tego pierwszego morderstwa na ekranie, tak. Nie w morderstwa w fabule całego filmu, bo do tego tutaj też przejdziemy później, ale co o tym wspominałeś. To pierwsze morderstwo jest z tą monalizą. To jest tak genialnie po prostu przeprowadzone. To tak Ryan Johnson zrobił nam takiego przeszka taką przeszkadzajkę zrobił w postaci tej szyby, która automatycznie się zamyka, kiedy Chociażby jakiś większy, większy dźwięk w tym pomieszczeniu, w tym salonie wielkim słychać, po prostu zostaje rozprowadzony, to wtedy, bam, mamy ten dźwięk tej szyby. I po pierwsze, nie dość, że to fantastycznie daje tempo i ton tej sceny, bo jednak tam jest dużo takiego mięsa fabularnego, dosyć szybko podawanego. Mam na myśli tą taką konfrontację między Dave'em Battistą a postaci tutaj, żeby nie skłamał Kassandry, e, ale jak się okazuje nie Kassandry, tylko Helen, <grym> ale tak, to jest po prostu jedna z tych części skomplikowanej intrygi, więc tutaj mamy takie mięso konfliktowo-fabularne i ten, i ten cały czas denerwujący, a jednocześnie pasujący dźwięk nadający rytm tej szklanej szyby, a jednocześnie taki przeszkadzak, e, przeska, przeszkadzajka, bo e, zakładam, Ryan Johnson byłby jeszcze bardziej genialny, gdyby tak zrobił. Bo też jednocześnie jak słyszymy to walnięcie szyby, to następuje cięcie na tą szybę i na tą monalizę, która tam spogląda na tych wszystkich bohaterów. I nie zdziwił mi się, gdyby w czasie tego jednego cięcia hmm, zdarzyło się to, co potem hmm, poprzez retrospekcję widzimy podczas finalnego monologu Benoît Blonka, kiedy Edward Norton podmienia te szklanki z drinkiem na tą, na tą trującą z jego imieniem. To już od razu to mogę tobie rozwiązać jak detektyw przez właśnie drugi, tak. e, bardziej świadomy sens kiedy już znałem intrygę, w sensie jej wynik, co, co mm -hmm. ma się wydarzyć, to za pierwszym razem widać, że rzeczywiście on jemu podaje tę szklankę. Ale właśnie ja nie widziałem. Za drugim to razem, jest, kiedy, kiedy jest, Norton mm -hmm. opowiada, e, kiedy Bron jeszcze mm -hmm. tutaj imię zaraz sprawdzę, żeby cały czas mówić bron, bo mi się kojarzy z gromotron, miles. <laughs> miles podaje Duke'owi szklankę. To jak kamera w sensie takiego powiedzmy, narratora to pokazuje mm -hmm. narratora wszechwiedzącego, to, to rzeczywiście to widać, że on podaje, podaje jemu szklankę, nie że jakoś podmienia. Natomiast kiedy opowiada postać Milesa, co się wydarzyło w tym czasie i wtedy jest ponownie to odtworzone, to już jest jakby z tym kłamstwem przekazane, że nie, że jednak ja odstawiłem mm -hmm. i on sobie wziął jakby swoją, czy tam z innego miejsca, że to nie została podana przez niego i też gesty, które później są przez Benua przeanalizowane, w sensie to, co, co Miles dalej zrobił, czyli jak zabrał telefon, czy wyrwał mu pistolet, to to też widać. W sensie nie jest wprost to mm -hmm. pokazane, natomiast widać te, te ruchy ręką. Także jest to naprawdę, naprawdę dopracowane. Tak, no to cóż, ale nadal, przepraszam, nadal uważam, że Ryan J Johnson tutaj genialnie się popisał przy pisaniu tego scenariusza. Bo tak jak mówiłeś, jak nawet to jest widoczne. Hmm, powiedzmy, jest to nam pokazane. Na świeżo. Najprościej rzecz, ujmując, tak, na świeżo, to. To właśnie przez to, tak jak ta dynamika tej sceny jest podprowadzona, przez, to, przez te dynamiczne cięcia na tą monalizę i tym szkłem, który blokuje dostęp do tego obrazu, powoduje, że no ja tego nie zauważyłem kompletnie. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Że to tak. faktycznie to trzeba byłoby właśnie za drugim razem trochę jeszcze bardziej analitycznie, właśnie wiedząc, co, jak ta fabuła przebiega, już tak się skupiając stricte na takich większych detalach. No to ja tego nie zauważyłem. Jest to szapoba. Szapoba dla Ryana Johnsona, że tak to spowodował, że ja już miałem kompletny mętli w głowie, ale taki pewnie zamierzony. E, jak i dla ciebie, że wychwyciłeś to i tutaj rozwiałeś moje i mam nadzieję, mm. widzę wątpliwość. Mm, tak, tak. I wydaje mi się, że też to, że ten film trafił od razu na, na ciebie na Netflixa. W kinach w Polsce mm -hmm. przynajmniej nie był grany, w Niemczech chyba chyba był. Miesiąc, miesiąc wcześniej, jeszcze wcześniej na festiwalach filmowych. Natomiast, no jednak, bądźmy szczerzy, jak idziemy do kina, to oglądamy film i to bierze nam większość naszej uwagi. Natomiast, kiedy coś oglądamy w domu, no to a tu coś się wydarzy, nie wiem, okno trzaśnie, jak się ma zwierzaka, to może zwierzak coś zrobi, może oglądamy film w trakcie robienia czegoś innego. Więc, mimo tego, że jest to film z intrygą jakąś kryminalną, z zagadką, gdzie na samym początku już z założenia powinno się go oglądać uważniej, no to jednak czasami mhm. robimy inne rzeczy, więc takie rzecz, więc, y, takie smaczki i detale mogą rzeczywiście umykać w trakcie na pewno pierwszego seansu. Tak, tak. Jeszcze inną taką, o którym też wspominaliśmy jakieś powiedzmy pięć minut temu dekonstrukcją klasycznego kryminału od Agaty Christie chociażby, to jest to, kiedy widz poznaje takie, z bardzo uproszczenie, ultimatywne morderstwo, które tak naprawdę jest e, motorem napędowym całej intrygi, bo to nie jest morderstwo Dave'a Bautisty, tylko to jest morderstwo e, siostry bliźniaczki. Ja zawsze, jak myślę o jakichś bliźniakach w kinie i jakiś motywach razem tam z nim, jakiś to plot twisty generuje, to zawsze mam w pamięci. E, jak się nazywa ten Christopher Nolan? Prestiż, tak. Ale tutaj to wydaje mi się, że trochę jest poprowadzone z takim... Znaczy zresztą cały film jest y, pastiszem tych y, kryminałów hudany. To jednak Christopher Nolan tworzy poważne kino <laughs> przez wielkie K. Y, ale tak, y, to jest wydaje mi się fantastyczny zabieg, który tak naprawdę powoduje, że właśnie nie dość, że, masz, że człowiek ma jeszcze większy mętli w głowie, Oczywiście pozytywny w tym przypadku, to tak naprawdę oddziela, może nie grubą kreską, ale powoduje to, że mamy potem ta druga godzina filmu jest całkowicie inna od tego, co oglądaliśmy, oglądaliśmy na samym początku. Właśnie jest, właśnie chociażby z, z tym kontekstem, o którym tutaj e, wspominaliśmy przed chwilą. Ja chciałbym dodać może jeszcze inny kontekst, który mhm. chciałbyś jakoś skomentować, czyli. Tydzień temu opowiadaliśmy y, sobie i też y, widzom, słuchaczom y, o filmie Patrz, jak Kręcom, który y, wyśmiał y, retrospekcję, których tutaj jest y, 20 minut. Właśnie ta druga godzina filmu to 20 minut retrospekcji i 20 minut powtórki z tego, co już widzieliśmy, ale z innej perspektywy na wyspie Glass Onion. Mm -hmm. Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle całe, cała druga część, ja bym znaczy, zaryzykował. Oczywiście ty oglądasz to drugi raz, więc ja absolutnie nie chcę tutaj e, tego, mm, tego dyskredytować. Tylko ja po prostu odniosłem takie wrażenie, że, że oglądam, drugi, druga część, to jest zupełnie inny film, ale jednocześnie. Mm, tak naprawdę obserwujemy cały czas to samo, to co się działo, tylko tak jak tutaj wspominaliśmy, w zupełnie innym kontekście. Ale no nie liczyłem, ile to było dokładnie, więc tutaj nie będę się absolutnie tutaj z tobą wspierał, jeżeli chodzi o tą materię. Nie, na pewno to też ta druga część filmu, te retrospekcje mm -hmm. i to, co się jakby działo ponownie, wpływa zdecydowanie na, na pierwszą część filmu, że jakby poddajemy to wszystko trochę w wątpliwość. E, jeszcze raz to może analizujemy. I z takich, mm -hmm. y... albo może ty się wypowiedz jeszcze na ten temat, to ja później dodam co, co mi w tym nie grało. A co ci w tym nie grało? Bo, jest... Ym... bo to myślę, że to byłoby jeszcze ciekawsze dla dyskusji. Ja nie przepadam, za jestem takimi, ciekaw, naprawdę. Y... nie przepadam za takimi rozwiązaniami, w których właśnie widzimy jedną scenę i później widzimy ją drugi raz, tylko że za tym drugim razem ona jest zmieniona że nie jest na przykład tak, mm -hmm. że jest, że w tej drugiej scenie, w sensie jak widzimy tę scenę drugi raz, to jest zbliżenie gdzieś tam i wtedy widzimy, o przecież tam od początku coś było. Nie, tutaj było to zmienione, że jak mm -hmm. Benoit podglądał Diuka, który podglądał jak Whiskey się tam zabawia z Milesem, to później jak widzieliśmy to drugi raz to dorzucona tam jeszcze została właśnie postać Helen, której mm -hmm. nie, nie było, nie było za, za tym pierwszym razem. Także, że to są... Ale to nawet nie było, bo wiesz, bo zakładałbym pewnie, że jak po raz pierwszy był postać Bautisty, który obserwuje tam, jak jego dziewczyna zdradza go. Znaczy zdradza. Nie zdradza, tylko to wszystko było zaplanowane. No, na jego życzenie. Z życzenie. Tak, z Edwardem Nortonem i tam widzimy Ben Blonka, który obserwuje za pierwszym razem, kiedy mamy tę scenę, to myślałem, oczywiście. Pewnie teraz się okaże, że się bardzo myliłem, że to było zbliżenie na niego. A już jak kiedy powtórzono nam tą scenę, to dopiero tam trochę ten plan był dalszy wtedy, jak widzieliśmy postać Helen. Nie, została, została, została nie. zupełnie dodana za tym, mhm. za tym drugim razem. Więc nie jest to, nie jest to może coś, coś dużego. No w, mhm. w wielu filmach już coś takiego widziałem, natomiast tak, jakoś. Tak. Na tle tego, jak pozostałe rzeczy są dobrze zaprojektowane rzeczywiście i scenariuszowo i scenograficznie w filmie, tak tutaj y, to mi jakoś tam troszeczkę, y, troszeczkę zgrzytało. Ja bym może jako taki argument obronny zapodał to, co mówiłem wcześniej, czyli że ten film jest jednak pastiżem tych filmów kryminalnych y, z gatunku hudanyt, więc zakładam, że... Takich zabiegów w tego typu filmach pewnie jest dosyć często jednak. I ja myślę, że właśnie patrząc na genialność tego scenariusza, że to jest. Śmiem stwierdzić, tak... śmiem założyć teorię, że tak miało to wyglądać. Okay. Że, że, mm, że tutaj trochę delikatnie sobie podbieramy te motywy, które dobrze znamy. I że pewnie w jakichś innych filmach tego rodzaju pewnie po pojawiałyby się takie jakby niepaczesznie nieścisłości, Bo trzeba jednak to zauważyć, że pewnie tacy właśnie widzowie tak jak my byśmy wychwytywali i stwierdzali, że to jest błąd. Zwłaszcza w, jeżeli to byłby krymina kryminał, który się dosyć serio traktuje. To pewnie, to pewnie tak i pewnie ja bym jakoś rantował to tak, żeby potem to na szorcy wleciało. Mhm. Ale nie, nie, ja myślę, że, że tak to po prostu miało być i że jest to koherentne z tym, jak ten cały film wygląda i czym ten film przede wszystkim jest. To z tą pastiszowością to akurat to inna rzecz mi pasowała, nie, nie miałem z tym żadnego problemu, gdzie w innym wypadku mógłbym się z tego zaśmiać na głos. To moment, w którym kiedy poznajemy historię serwetki, na której. Mhm. Andy rozpisała cały plan na, film, na firmę Alpha Industries, która w ogóle jakby istnieje w prawdziwym życiu, tylko że robi ciuchy. Wcześniej chyba wyposażali lotników amerykańskich. I ona pisze na serwetce plan na, na rozwój firmy. Później Miles to kradnie, kradnie ten pomysł. I ona później tę serwetkę, i kiedy już y, prezentuje się w internecie i w mediach z tym, że a, to jednak ja mam serwetkę i ja to stworzyłem, a nie ona, więc nie zasługuje na pieniądze po tym, jak, jak opuściła firmę, to ona później w ciekłości przewraca biblioteczkę i później nagle z książki wypada ta serwetka, że o, że ją tam schowałam tak głęboko, nie mam pojęcia gdzie jest, ale już kiedy się zezłościłam, przewróciłam biblioteczkę, to nagle z książki magicznie zauważyłem, że ta serwetka się pojawia. Więc to, to akurat to w porządku, to tak, jakby to rzeczywiście rozumiem, jest to jakoś zabawne, pasujące do konwencji, więc, więc tutaj z tym nie miałbym, nie miałbym problemu. No tak, no tutaj akurat w pełni się z tobą zgadzam, ale przypomniało mi się, jest właśnie w tych scenach retrospekcji są w barze taki jeden zgrzyt. Mhm. Taki jedyny zgrzyt, o którym powiem dzisiaj w tej rozmowie, to jak oni próbują odmładzać Dave'a Bautista i Edwarda Nortona. Po prostu Edward Norton z takimi Długie długimi włosami, tak. Dave Bautista właśnie z taką czupryną, który tam próbuje wyglądać 15 lat młodziej i nie, no nie wygląda jednak 15 lat młodziej. To jest taki... Nie chcę mówić, że to jest Steve Buscemi, który mówi How you doing fellow kids, ale no jednak no... Nie wiem, albo mogli to zrobić, że to się nie wiem, dzieje 5 lat wcześniej, chociaż... Żebym ja trochę jednak bardziej uwierzył w to, że to jest młodsza wersja tych postaci. Nie mówię od, od razu tej nie mówię, żeby robić CGI odmładzanie, jak w przypadku Irlandczyka, czy też e, tego typu podobnych zabiegów. No ale można byłoby jednak to lepiej zrobić, bo to trochę w oczy kole. Akurat to już nie jest element pastiszowy, Moim skromnym zdaniem. Okay. Nie wiem, czy tutaj ty zauważyłeś takie, jakieś, takie zgrzyty a propos tego. A propos tej sceny w barze? Mhm. No, no tak, no ale ona tam też szybko, szybko przemija, więc y, rzeczywiście, jak kogoś odmłodzić, mhm. dodać mu włosy. Wydłużyć, tak. wydłużyć mu włosy. Czuprynę mu zrobić, tak. Um, jeszcze a propos tych y, elementów kryminalnych i ich dekonstrukcji, to ja teraz próbuję to jakoś ubrać w słowa, bo to naprawdę jest coś skomplikowane, ale to, kto jest mordercą. Y, tych, tych wszystkich osób. Wydaje mi się trochę taką grą z in, takim powieścią Agaty Christi, która się nazywa, i nie było już nikogo. Kiedyś to się nazywało Dziesięciu Murzynków, ale teraz chyba się używa właśnie tego pierwszego tytułu. W którym to też mamy wyspę. Też mamy wyspę, w której ktoś zaprasza, jedna z postaci zaprasza tam kilku, kilka osób na taką grę. Przy czym on zostaje, on zostaje zamordowany, ale potem się okazuje jednak, że to nie była fikcja i że tak naprawdę mordercą w tej powieści to był właśnie ten, który został zamordowany na samym początku. Mm -hmm. To wydaje mi się, że porównania tak, do tego tak, też tak. były w Na w pierwszej części. W Na to nie potrafiłbym stwierdzić do jakiej konkretnie powieści Agaty Christie, ale tam było bardzo dużo tych też motywów, absolutnie. Więc e, może tutaj jakiś purysta się znajdzie Agaty Christie, który potrafi e, wskazać jedną ultymatywną powieść, na którą tutaj e, którą Ryan Johnson dekonstruował. Ale tak. Ja myślałem, e, że tutaj może być jakiś chwyt, à la morderstwo w Orient Expressie. E, w sensie, że tam wszyscy to popełnili tą zbrodnię, ale pomyślałem, nie, dla Ryan Johnsona to chyba byłoby za proste. E, i dostaliśmy z jednej strony dosyć proste rozwiązanie, ale którego ja przynajmniej się nie spodziewałem przez jakieś drobne przeszkadzajki. Mm. Jedną z takich przeszkadzajek podstawowo było to, kiedy oni rozważali, kto mógł popełnić zbrodnię. Nie wiem czy to było wtedy, kiedy oni tam sobie jakoś na kartkach wypisywali i oni i tam chyba Helen mówi, że może to był ten Miles, tak, no bo on w teorii miał największą Tak, spinę ona pierwsze skasane, tak. Ale, ale Benoit Blanc mówi, no chyba nie jest aż takim idiotą. Ten, ten... Dokładnie, i to jeszcze jest jeszcze ale... fajnie wybrzmiewa tak. za drugim razem. Tak, tak. Ale i właśnie to pięknie wybrzmiało potem w finalnym monologu Benoit, który mówi, że po prostu morderca jest idiotą. Tak, tak. I to tak. Bo to jeszcze właśnie ta I ich rozmowa jest, jest przed, przed tym, jak on przyjeżdża na wyspę. I kiedy już dociera tak. na tę wyspę, i właśnie mówi, że wcześniej mówił, że, że Miles nie może być idiotą, bo właśnie jest kreowany na, mm -hmm. na takiego mm, niezrozumianego geniusza, tak jak ponownie wrócę Elon Musk trochę, który w prywatnym życiu może właśnie jest takim pajacem. Mm -hmm. I tak się trochę też już zaczyna powoli prezentować. Tak, tutaj rzeczywiście, jak on trafia na wyspę i słyszę to, w jaki sposób się wypowiada, e, w jaki sposób, to też przeczytam, jedną analizę sam tego nie zauważyłem, że w tym glasonion, w tym głównym, największym pomieszczeniu, jak wiszą obrazy na ścianach, to jeden z nich, oprócz tych, że na przykład on jest wolwerinem, to, to w ogóle jest mm -hmm. <laughs> przekomiczne, jeden z tych obrazów jest prawdziwy i jest powieszony do góry nogami. Mm -hmm. Czyli że Miles tak, jak, tak bardzo nie ogarnia sztuki, tylko sobie po prostu kupuje masowo te obrazy, albo mam hajs, to sobie je powieszę na, na ścianie i, i jest obraz mm -hmm. powieszony do góry nogami. Kurde, to aż, no widzisz, ty się przygotowałeś bardzo dobrze. Ja właśnie tak bardziej tutaj smaczkowo-popkulturowo, bo ten film, szczególnie to Glass Onion, tam te wszystkie tak, e, tak. rzeczy, które się znajdują, to wszystko aż kipi właśnie od, od, od nawiązań. Tak, ale no właśnie Glass Onion, to też można interpretować właśnie tak jak wspominałem na początku, że ta e, zagadka jest wielowarstwowa, tak, że Mona Lisa to jest... E, Mona Lisa to jest świetny, yy, yy, nie, nie artefakt Jezu, yy, no jak się to nazywa, Boże, nie przyrząd, e rekwizyt, mm, o. Okay. rekwizyt. To jest świetny rekwizyt, bo on też jakoś, ta metafora trochę została podprowadzona przez sam dialog, kiedy mówi się o tym, że to jest tak naprawdę yy, ten uśmiech, Monalizy właśnie można interpretować, czy to jest uśmiech zadowolenia, czy to jest jakiś taki wymuszony uśmiech, a może w ogóle ona się nie uśmiecha tak naprawdę. I tutaj sugeruje się jakąś wielowarstwowość, ale jak i Glas Onion jest w sensie cebulka, która ma wiele warstw tak naprawdę jest ze szkła, jest bardzo krucha i można bardzo łatwo to rozbić te wszystkie warstwy. Tak i monaliza potem zostaje spalona na samym końcu, co sugeruje, że ta wielowarstwowość tak naprawdę w przypadku. Mm, tej intrygi, jakby się mogło wydawać, nie ma nic wspólnego. Bo właśnie wydaje mi się, że to rozwiązanie, w którym Ryan Johnson pokazuje, że no tak, no to faktycznie zrobił, zrobiła ta osoba, która zaplanowała to przyjęcie, yy, która jakoś przywołuje te tropy właśnie z tej postaci, yy, z tej powieści i nie było już nikogo, ale to jest idiotyzm. Bo właśnie takie schematy są idiotyczne po prostu. Ja tak interpretuję tutaj tą całą zagadkę. Okej. Okay. To ja od siebie dodam, że oglądając już po raz pierwszy, nie, nie po raz drugi, miałem wrażenie, że rzeczywiście to może być Miles, ponieważ Edward Norton jest świetnym aktorem, więc potrafi grać bardzo dobrze. Tutaj dostał rolę jeszcze takiego trochę ekstrawaganckiego, yy, dzieciuchowego mężczyzny, który, którego reakcje są właśnie takie jak u dziecka, bardzo przesadzone. Jak on się złości, to robi mm. jak jest zirytowany na to, że Benoit za szybko rozwiązał zagadkę, to robi mm. jest bardzo ekspresyjny. Tak. Więc w momencie, w którym następuje morderstwo Duka, czyli postaci granej przez Dave'a Batiste, to no i on go lubi, tak? To jest jego kumpel, którego jednak zaprasza do siebie na wyspę i się go nie boi, bo wie, że ma go w, w kieszeni. A później, jak się okazuje, jednak go szantażuje, więc powinien się tym bardziej przejąć. Tak w momencie zabójstwa on sobie siada i nie jest jakiś strasznie zamurowany, nie udaje zaskoczenia, bo mu nie wychodzi. Tylko widać taki delikatny, jak się przypatrzysz, taki uśmieszek, że on, że on wie. I wtedy już pomyślałem, że okej, okay, to, to może być Miles. Natomiast to jest cały czas ta pierwsza część filmu, to o czym teraz opowiadałem, więc nie spodziewałem się tych innych morderstw, które zostały popełnione y, wcześniej. A jeżeli już tak, mówiłeś aha. o Monalisie, to albo jeżeli chciałbyś coś jeszcze dodać do tego, co powiedziałem, to, to zapraszam. E, ja e, tak uwierzyłem w ak aktorstwo Edwarda, Nor Edwarda Nortona, że e, oczy, byłem jakby święcie przekonany, że oglądam tak naprawdę postać inteligenta. I tutaj jak to mała wtrątka ode mnie, drobna anegdotka, ja oglądałem ten film z angielskimi napisami. Hmm. Okay. I tam jest e, właśnie jak... Benoît Blanc ma takie reminiscencje, Jakąś tam jakiejś monologi I tam wychwytuje jakieś takie e, Wielkie słówka, tak. tak, których Ja wiesz, no nie znam Znaczy Jakimś, mm -hmm. no wiesz, no, powiedzmy Angielski to nie jest mój język, którego Używam na co dzień i, i nie myślę na co dzień No ale no myślę, okej okay, no, on wypowiada jakieś słowa, których ja nie znam ja mówię, dobra, no może takie istnieją. Okay, no. A to, to, się łatwiej się piękna, to łatwiej się nabrać na pewno. Łatwiej się nabrać właśnie, więc ja się dałem nabrać i potem tym bardziej e, tutaj Ryan Johnson zagrał mi na nosie, że właśnie dałem się nabrać i że w ogóle takie słowa, to wszystko zostaje, e, jakby to powiedzieć, te napurmuszeństwo. Nie ma takiego słowa w języku polskim, ale trudno, zostaje ładnie tutaj nam zdekonstruowane. Wymyśliłeś słowo jak Miles. Tak. <laughs> Więc i chciałem się ciebie <laughs> zapytać, jeżeli to pamiętasz, jak, yy, mm -hmm. jak płyną na jachcie na tę wyspę. I pojawia się ten mostek Banksiego, do którego oni cumują. I tak. kapitan wypowiada wtedy nazwę tej wyspy: Pisze się. się. No właśnie, czyli Piece of Shit, <laughs> czyli kawał gówna. Tak. I yy, tak. pamiętasz, jak to było zapisane w, w napisach angielskich? Czy właśnie było Piece of Shit, czy trochę tak pozmieniane, żeby. Domyślę było piso shit, a. Chyba było to razem po prostu zapisane. Mm -hmm. Albo jakoś też shit jakoś było zmienione na końcu. Okay. Delikatnie. Bo po polsku tak, to było syfioza. Że... Syfioza? Tak, syfiosa, więc to, jak, syfioza. to jest bardzo też wprost jeszcze bardziej niż <laughs> piso e, Powiedziane, że no coś tutaj. No, coś tu nie gra, chłopaki. <laughs> tak, ale nie, nie akurat takie. Y... Tam jeszcze taki mały, znaczy te, te małe takie kamea właśnie tych, tego, tak jak mówiłeś, kapitana statku, który mówi, że to jest syfioza ta wyspa tak naprawdę i, i tam jest taki, nie wiem, nazwijmy to comic relief, taki gdzie tam sobie Blanty lubi pojarać i tam potem na końcu sobie z Benua Blonkiem sobie ja jarają. Tak, tak. Don't mind me, nie tak. ma mnie tutaj. Tak, tak, tak. tak. Wydaje mi się, ja miałem w pewnym momencie taką teorię, że to on zabił. Bo, ale bo to by miało sens. Patrz, znaczy, czy miałoby to sens. To znowu ja się dałem nabrać na jakieś kryminalne zagrywki, znaczy zagrywki z powieści, filmów kryminalnych, gdzie to właśnie coś taki, taka służba najczęściej dokonuje morderstw. Tak jak to było w przypadku na noże, gdzie sobie grano z tym, że ta opiekunka, pielęgniarka tam zabija tego Harlana Kobena. Tak naprawdę wydaje się, że to jest. Przez 90% filmu, a potem się okazuje, że jednak go nie zabija. Harlan Coben no. to. A, Harlan, ale. Harlan Kobent żyje. Tak jak, i, proszę... I pisze kryminały. Tak, i nadal pisze. Tak, płodny artysta, um, czekaj. No, Harlan miał na OK, imię. okay. Harlan Koben. E, czekaj, czekaj. Harlan Trombi, O, przepraszam. Spoko, spoko, to też był dobry tak. comic w tego, tego podcastu, tak. tego odcinka. Tak, tak. chciałbym cię zapytać, Maćku, jak wspominaś mm -hmm. o północnej Mona monalizie, jak ci się podobał finał? Chyba że jeszcze chcesz, chyba że jeszcze nie dokończyłeś myśli? E, czy mi się podobał finał? No, ja jestem ubóstwem nad King Cola, więc po prostu jak usłyszałem monalizę, to mi, tak mi idealnie podpasowało pod moje gusta, że byłem po prostu przekontent. Ale tak jak mówiłem, no to jest e, nie dość, że dosyć ładna metafora tak, tego, że tak naprawdę tam, gdzie szukamy jakichś e, powiedzmy warstw, tak jak już wspominałem a propos tej szklanej cebuli, mówiąc w dosłownym tłumaczeniu, tak naprawdę to wszystko zostaje na koniec spalone i, i. wbrew pozorom jest to dosyć proste, tak? Tak jak prosty jest e, i dosyć idiotyczny, e, miles grany przez Edwarda Nortona. I jest to też jednocześnie takie moim skromnym zdaniem, też taki schemat, z którym tutaj reżyser i scenarzysta sobie pogrywa. Mianowicie z tego, co kojarzę, oczywiście może mi mylić pamięć, ale najczęściej w typu w powieściach typu Hudanit, no to jak już mamy ujawnienie mordercy, no to no wtedy przychodzi tam Scotland Yard, czy inne służby i go zgarniają typa i ten, i Sprawiedliwość wygrywa. Tutaj podobało mi się to, że tak jak to jest taki foreshadowing na początku, gdzie Benoit, albo nie, na początku, przepraszam, jak jest pierwsza rozmowa z Helen, gdzie ona przychodzi do jego mieszkania, no to on mówi, że no, on może tylko robić e, inaczej. Może tylko rozwiązać i wskazać sprawę, znaczy sprawcę, ale no nie może takie, no nie może wyjść poza swojej jurysdykcję. Tak, tak? jest. Mm. I kiedy wydaje się właśnie, że no, mm, że... No, nic nie można już zrobić, bo nie ma dowodów, gdzie ta e, zostaje spalona ta chusteczka, która mogła być jedynym dowodem, to sprawiedliwość zostaje wymierzona e, na własną rękę przez tą postać Helen jednak. I to wydaje mi się, że. E, bo tak jak w nanorze miałeś gdzie postać Krisa Evansa okazała się mordercą. No to tam go policja zabiera. Tak tutaj. Oczywiście tam chyba po, y, patrol przy, y, przypływa na koniec. Tam widać te, te światełka, ale to chyba bardziej, żeby. Wiesz, no oni już tam nie żyją wszyscy, tak? Tam jest ten, dochodzi do wielkiej eksplozji w tej szklanej cebuli, więc pewnie tam po prostu muszą spisać ciała. Y, tam, kto umarł, tak? A tutaj. Y, I właśnie tak, jak tutaj mówię, tutaj. Y, za, za dwa razy tutaj, Jezu. W każdym razie chodzi o to, że, y, no, że tutaj nie ma tej. Y, Sprawiedliwości w sensie prawnym. Mhm. O, tak to ujmijmy. Wszyscy przeżyli. Nie wiem, czy ze służby, czy tam w ogóle. Ktoś ze służby Oni wszyscy przeżyli przecież. I to. Przeżyli, tak, a. Że siedzieli tam na schodach Jezu. i się zgłaszali, że okej, okay, dobra, majstwo, teraz cię udupimy. I to jest właśnie coś, co a, no mi się. Tak, 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 jeju, jeju. Przepraszam. Tak, rzeczywiście. Ale. Mm, no tak, ale to. Dobra, mów, mów dalej, ale to rzeczywiście mój błąd. Dobra, tak. no właśnie mi się finał. Może nie, że bardzo nie podobał, ale nie podobał mi się podobało mi się to rzeczywiście wymierzenie sprawiedliwości no bo tak, jeżeli on tam wszystkich już wykiwał, no to to myślę, nie wiem, że może go nawet zabije czy coś, ale to by było trochę za surowe, tak mi się wydaje natomiast to takie CGI-owe, dziwne wysadzenie, że ta rura wciąga nagle cały pożar i później wszystko wybucha i to jest naprawdę przepotężna eksplozja, która tam też później trochę śmiesznie wygląda, bo sobie fajerwerki latają też Natomiast ta eksplozja była na tyle potężna, no, że chyba ktoś jednak tam powinien nie, nie przeżyć. Mhm. Ale nie, nie faktycznie. Tutaj masz rację, nie przeżyli, ale znaczy, że przeżyli, ale wydaje mi się, że to e, jednak jest taka nutka, że tutaj trzeba z, załatwić to wszystko na własną rękę, że tak naprawdę służby e, mogą mieć tutaj problem, a jednocześnie, e, właśnie, że tutaj. Największym atutem tego, jak się może potoczyć sprawa oczywiście na korzyść Helen, to to jest to, żeby przekonać tych, e, tych co przeżyli. Mhm. Jednak do tego, żeby zmienić ich mindset na to, żeby nie być pod pantoflem, mówiąc kolokwialnie postaci Miles. Tak, i to też mi nie pasuje. Bo to są moje domysły, bo to nie jest powiedziane mhm. wprost w filmie. Może, kto, może ty masz inne przemyślenia, ale... Jak oni później rzeczywiście podnoszą ręce, że okej, okay, dobra, że no ja widziałem, jak ty mu zabrałeś pistolet, ja widziałem, jak ty go otrułeś, czyli jednak Miles będziesz miał przerąbane. To to mi strasznie nie pasowało, ponieważ yy, rzeczywiście yy, Miles miał zostać pogrążony tym, że zasilił swój dom yy, paliwem, które jest łatwo i które może, może łatwo wybuchnąć. Więc dlaczego na to, żeby jednak Milesa udupić zgodziła się ta yy, polityczka, ta pani polityk? I, I ten yy, naukowiec. Przecież oni, ona wyraziła zgodę na budowę elektrowni, a on wyraził zgodę na to, żeby to paliwo w kosmos poleciało, więc oni później musieli mieć z tego powodu no, też ogromne konsekwencje. Więc to, że oni się złamali, to, to mi bardzo nie pasowało. Szczególnie do tego, jak, jak byli prezentowani wcześniej, że, nie, że oni jednak siedzą bardzo głęboko w kieszeni Milesa, więc to mi nie pasowało. A sama końcówka z zrzucaniem tego wszystkiego, że mm -hmm. nie, oni, oni, jednak nie, oni jednak nic nie widzieli. I kiedy Helen się wkurza i zaczyna wszystko psyć, tam się skojarzyło z końcówką Anoli Holmes 2. Mm, nie wiem, czy widziałaś. Nie widziałem tego filmu. Nie. I tam też jest moment, w którym nie może dojść do spra nie, mm, Wymiar sprawiedliwości nie może wymierzyć sprawiedliwości. Mm -hmm, <laughs> tak. Więc. Y bo tam jest w fabryce zapałek panują tam okropne, okropne warunki. No i przychodzi Nola Holmes i mówi, dobra, to teraz słuchajcie, to teraz wynosimy się stąd i gramy mu na nosie. No ale tam są kobiety mm -hmm. w trudnej sytuacji finansowej, więc one i tak się tam będą truć, żeby zarabiać, żeby zarabiać marne, marne grosze i, i, i umrzeć bardzo szybko. Ale ona zaczyna nagle tupać nogą i wszystkie zaczynają tupać i wtedy jest hu, hu, hu i wtedy wychodzą. <laughs> więc mm -hmm. no tutaj było dokładnie to samo i to, no, to trochę 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 mi się wydaje zabawne. Wierzę w to, że tak może być nawet w prawdziwym życiu, że jednak ludzie potrzebują jakiegoś takiego uff, zrzucenia tych kajdanów tak. i jakieś takie akty wandalizmu, przemocy mogą, mogą temu pomóc i nie każdy nie było tak, że Miles dostał od każdego w mordę, tylko po prostu zaczę zaczęli mu psuć rzeczy i to też było fajne, że na początku Miles miał to w nosie, ale im dalej zaczęto psuć mu coraz więcej tych rzeczy, hmm. które no, on lubił, to już zaczynałem mu też powoli puszczać nerwy. Wiesz co, pytanie, czy w Inoni Holmes był jakiś foreshadowing tego wcześniej zachowania? Bo jak miałeś w przypadku tego doktora, bo to najlepiej pamiętam, on tam wielokrotnie, już w pierwszej scenie, kiedy poznajemy jego postać, to on tam dosyć niepochlebnie wyrażał się na temat Milesa, że no to po prostu jakiś taki nabu naburzony bufon. Które chce wszystko mieć już bez żadnych tam testów, i on, nawet jak się okazuje, że ta posiadłość leci na tym paliwie z tego jakiegoś quasi nowego, ultra naukowego tworzywa, surowca, no to on tam się wpienia tak delikatnie. Więc wydaje mi się, że tutaj na pewno w przypadku tego, tego doktora w tych momentach. Kiedy myślimy, że to jest taka typowo ciemna postać, która no, jest w kieszeni głównego antagonisty, która również wydawać by się mogło, nie może nic zdziałać i idzie po linii działania właśnie tegoż tej, tejże postaci, nie przez Nortona, no to tam widać takie odcienie szarości, jednak, że coś tam się kłębi w nim. No okej, okay. ja też odbiję swoje własne argumenty, że można dopowiedzieć, mm -hmm. że oni później w sądzie by powiedzieli, że on ich szantażował. Albo że. No tak, albo coś innego, że w jakiejkolwiek inny sposób można było to rozwiązać, więc no to to jest taki mini przytyczek. To, co yy, też może jakoś do konwencji pasowało, ale, ale mi trochę zgrzytało, to moment, w którym już właśnie wszystko wybuchło, co miało wybuchnąć, poza Monalizą, która już tam yy, mm -hmm. zaczynają gdzieś tam ogieńki, przy niej przy niej płonąć. I Andy biegnie do tej figurki, która mają otworzyć. No, i jakby no Miles nie mógł jej tak złapać i po prostu odsunąć, tylko on tak. w mm. slow motion, tak? No. I on tam ledwo w ogóle ją tam ręką trąca. Co, jakby nie mógł się rozpędzić w stronę figurki, tylko rozpędził się za nią. No, też takie. Głupie. taki trochę, a, a, to powiem taki z żartobliwy oczywiście, argument, który bardzo ciężko y, zniwelować, to jest idiota. No, no, tak, może. <laughs> Więc może. I też dziwne tak. było z tą figurką, że, mm, bo jak właśnie tak jak mówiłeś, że było słychać, że się zasuwają te drzwi monalisy, no to one już mhm. chyba w momencie, w którym się zasuwają, to one już miały tak zostać i można je było otworzyć tylko tą figurką, one się same nie otwierały chyba. Wydaje mi się, że po jakimś czasie jednak otwierały. No właśnie, bo one się bo później same jak, jak z siebie zaczęły otwierać I, i to też. Tak, jak miałeś, tą, jak miałeś tą scenę, gdzie było takie zawiązanie pierwszego konfliktu, gdzie Dave Bautista umiera, no to miałeś cały czas te dźwięki, jak się cały czas zamyka, 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 zamyka. No właśnie, no, to mnie nie pasowało, że kto to otwiera. Jakby, czy to się też automatycznie otwiera, ale w takim razie po co mówił, że jest specjalny guzik jeszcze, żeby to otworzyć, nie wiem, trochę mm -hmm. szybciej. No wiesz, no. No to jest rzeczywiście kwestia do, do dyskusji, no masz rację, zgodzę się tutaj z tobą, nie, jakoś wcześniej tego nie wychwyciłem, ale tak. E, no nie jest to jakoś wyjaśnione faktycznie, no na pewno wiemy, że się zamykają, mhm. to możemy nie ustalić tak. i że jest ten guzik, który otwi otwiera to szybciej niż normalnie. Pytanie, kiedy to jest to, to, to mm. normalnie, no to tutaj e, tutaj możemy powiedzieć, że jest to dziura po prostu, jakaś cena no. Więc no ja po prostu mi się finał, mi się finał mm -hmm. średnio podobał. Natomiast wszystko to, co tam się działo w tym pomieszczeniu wcześniej, to, to nie to zasługuje na, na uznanie, na pewno scenograficzne. I scenario tak, pisarskie a, też. A tak bo wspominałeś na początku, że to jest taka satyra bardziej mm, społeczna, tak? Czy polityczna? Nie powiedziałem. Społeczna na pewno. Mm. Już tu oczywiście ten wątek pojawił się przy menu, o którym rozmawialiśmy parę odcinków temu. Natomiast ja jestem ciekaw twojej opinii tutaj na ten temat, czy to twoim zdaniem wyszło, czy nie wyszło, bo e, w Nanorze, ale oczywiście popraw mnie, jeśli się mylę, bo dzisiaj już kilka faktów mi umknęło i to nawet całkiem istotnych. To e, czy wspominaj, że w Nanorze ten wątek jest trochę mniej wyraźny i mniej eksponowany. Tej pierwszej części, tak yy, mówiąc. Yy, tak, i mogłem prostu... się mylić, ponieważ mm -hmm. oglądałem to no, na pewno na pewno rok temu. I nie wiem, czy tam chodziło mm -hmm. o to, że Anna Darmas jest. Yy... Latynoamerykanką. Yy -y. tak, bo tak. już nie dam sobie ręki uciąć z jakiego konkretnie kraju. Z Kuby. W sensie e... na, pewno, znaczy na pewno, chyba ona jest z Kuby, po prostu nie wiem, czy jej postać tak, też była tak. Kubanką. Na pewno jest latynoamerykanką. Wydaje mi się, że ta satyra. Jest i tam, i tu w ogóle już chyba same, same te powieści Agaty Christie były tak nastawione na to, że tam wiesz, że to się wszystko, mimo bogacze to się zabijają nawzajem, że e, sprawiedliwość wytyczają właśnie jakieś takie osoby spoza tego poziomu życia, że właśnie tutaj opiekunki, służący, że to oni biorą w sprawy w swoje ręce, gdzie tam czują tą niesprawiedliwość społeczną. Mm. Pierwszej części to może bardziej tak na tych waspów, tak, takiej średnia klasa wyższa. To było to jednak bardziej. Um, ograniczało się tylko do jednej grupy społecznej, no bo tam miałeś głównie tych no, bogaczy, którzy albo są, um, opiekują się dziedzictwem Harlana, nie, <ścoughs> nie na tym razem. Um, Miałeś tą postać Jamie Lee Curtis, która zaczęła własny biznes, i Donna Johnsona, który był jej mężem, który po prostu był na jej utrzymaniu. Chrisa Evansa, który też był jakoś spowinowacony z tym Kobenem, e, co, e, teraz chciałem powiedzieć. Freudowskie przeżyczeń. Nie życzę Kobenowi nic złego od razu, po prostu mi się to utkwiło jakoś w pamięci. A tutaj jednak, mm, nie powiedziałbym, że to jest jakaś drastyczna zmiana. Nie oczekiwałem tego też jednocześnie, patrząc na to, o czym ci mówiłem, a propos tych, jak te kryminały same w sobie wyglądają, te w powieściach. No, natomiast tutaj mamy tą bardziej złożoną, złożonych reprezentantów różnych grup, bo mamy tych influencerów, mhm. mamy pseudo Ilona Maska, mamy Polityczkę. Więc tutaj to wydaje się takie bardziej rozłożone, plus jednak jest ten motyw właśnie, że e, taki komentarz na współczesny świat, że ci wszyscy, ci influencerzy, ci politycy i tak dalej, i tak dalej, to są wszyscy e, w rękach tego e, jednego potężnego człowieka, który za, zażyca, e, zarządza gigantyczną korporacją. Tak, i cytując są jego złote cycuszki. To tak, tak. tak powiedziane. Więc, więc ja bym nie powiedział, że to jest jakiś wątek e, który całkowicie zmienia moje postrzeganie filmu na jeszcze bardziej pozytywne, to jest wątek, którego się spodziewałem, który zostaje delikatnie, tak ujmijmy to, rozwinięty, ale ja nie mam tutaj do tego pretensji, absolutnie, bo wiem, że jeżeli jakoś tutaj to jest to, co, to, co powiem jest paradoksalne, ale jeżeli mamy czasami przełamywać schematy, to czasami, to też czasami Trzeba najpierw nimi podążać. No tak. No i właśnie mamy te dwie bardzo przerysowane osoby, czyli Duke i, i Birdie. No, oni są po prostu, oni są tak. przesadzeni do przesadzeni na maksa. Duke pełno pojawia się właśnie y, gagów takich no, z życia codziennego wziętych. Już pierwsza scena, w której pojawia się Duke, w której nagrywa, w której kręci live'a. już tam właśnie się. Już są wątki tego, że właśnie. Nie, że nienawidzi kobiet, ale że no mężczyźni jednak są stworzeni tutaj do że mężczyźni powinni być na szczycie, i później się jeszcze ta jego dziewczyna pojawia, która y, wszystkie jakby, może nie ideały, ale jakieś rzeczy, w których nie powinna brać udziału. On mówi właśnie coś tam o, o, o cyckach, ona, no, że kocham swoje mm -hmm. cycki. Sorry, feministki, no tak, bo przecież oczywiście feministki nienawidzą takich rzeczy, nie? I. Jakby się w tą szkodliwość zapętla. Później pływa z pistoletem, z którego sobie strzela. O, fajnie, mam pistolet i sobie, i sobie z niego strzelę. No i Berdi, która już mm -hmm. w tych też pierwszych scenach u siebie w tym mieszkaniu jest po prostu. Ooo, jest mm -hmm. straszna. Chociaż tak teraz, tak jak mówisz o tym wszystkim, to się zacząłem zastanawiać, jak też wspominałem o na noże. Czy jednak rzucę takie, taką tezę, że. Ryan Johnson bardziej woli, lubi, nie woli, lubi bohaterów w nanorze niż bohaterów w glass onion. Bo jednak w nanorze to wszyscy są po prostu próżni na hajs tego, tego harlana mm -hmm. um, i nie chcą, nie wyobrażają sobie, że to, ten hajs i posiadłość przejmie latynoamerykanka niespokrewniona nie w żaden sposób z, z zamordowanym. Tak tutaj po prostu Ryan Johnson daje upust tego, że nie lubi tych ludzi. Nie lubi tego typu ludzi. Mhm. Ale to tak jak mówię, nie zmienia to faktu, że nawet jeśli trochę to te, ten miecz jest trochę, ten nóż, omen, jest bardziej, że nóż mu się w kieszeni otwiera. Cytując klasyka, jak widzi takie postacie, to jednak. Skłamałbym, gdybym powiedział, że ta war część społeczna, komentarz społeczny jest bardziej rozbudowany o, w ten sposób. Hmm. Dobrze. Czy jeszcze byś chciał coś dodać? Jeszcze trochę fajnych wątków właśnie popkulturowych. Mhm. I, I wtedy ja no zapytam ciebie, co takiego zauważyłeś właśnie w, w filmie też nawiązującego i do pandemii, i do innych. To dawaj, dawaj. No to możemy, możemy na, na zmianę powymieniać. Znaczy właśnie problem polega na tym, że ja nie, ja nie dostrzegłem, więc liczę na to, że jak ty powiesz, to ja sobie coś przypomnę. Nie, to są małe rzeczy, które też nie mają tak. no zbyt wiele mm -hmm. sensu. Na przykład sos, ostry sos sygnowany twarzą Jeremiego Rennera. Yy. Renner, Renner <laughs> Sos. Jest ten nie, sos, którym ona później tam. tam się wypaćkała, to jest to jest Jeremy tak. Renner, czyli znany na przykład z roli hocala. Ja łapię się za głowę, bo w ogóle nie dostrzegłem tego za A, pierwszym okay. razem. Kom Ale super, no kombucha, która została stworzona w kolaboracji a, z Jaredem ja Leto. Tak, tak, a to, 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 tak, to, to było werbalnie też wielokrotnie wspominane, ale że tam Jeremy Renner jest w tym sosie. <grym> tak, tak. Jezu. Ale to kompletnie tego nie zauważyłem, powiem szczerze. Tak, no i... Ja się tak, tak, tak się po prostu wciągnąłem w tą intrygę, w sensie to patrzyłem tutaj, gdzie tutaj te schematy są łamane, co tutaj robi ten Ryan Johnson, że kompletnie oprócz tego Jareda Leto, który tak jak wspominałem był werbalnie Przywoływany, tak, no, Jeremiego Renera, to. ja sobie obejrzę drugi raz ten film, w takim razie, żeby to dostrzec, albo sobie po prostu poprzewijam do tego kluczowego momentu, gdzie ten sos jest używany. To też, Maćku, podpowiem ci, w co gra Benoît Blow na samym początku. A, w Amongusa, no, no, tak. Tak, dokładnie. Znaczy czy Us, tak, no, z memów tam teraz, ale to tak, to tak. I tam też jest dużo, tamte... dużo cameo, mm -hmm. ponieważ osoby, z którymi gra to są aktorzy prawdziwi. E, Natasza, która. E, Natasza? Natalia? Kurczę, teraz sobie niestety nie przypomnę, ale ta co grała w Russian Doll. Mm, mm -hmm. Aktor Karim. E, Okej. Okay. Też nazwiska niestety nie pamiętam. I jeszcze, jeszcze, jeszcze dwie osoby, ale to e, one tam nie, nie funkcjonują jako postaci. Nieprawdziwe, tylko że są swoimi imionami właśnie podpisani tam na Teamsie, czy, czy na czym tam rozmawiamy. Czekaj, rozmawiają. zaraz tutaj zobaczę w liście płac, czy Anusz <grym> może on tutaj zostanie. O, jeszcze ile? Jezu, znaczy, bo teraz widzę jeszcze jeden takie zaskoczenie dla mnie, ale to ci może potem powiem, żebyś może ty się złapał za głowę, chociaż, tak. Dobra. chociaż ty to już. E... Bo jest, jest tutaj w obsadzie kto jest gongiem. Tak, to, to też, też przeczytałem, to, to powiedz, bo to jest... Ach, to już wiesz, no. Ale ja teraz znowu się chciałem za głowę złapać. Mm. Że ja, ja myślałem, że to jest Edward Norton nagrany po prostu, którego przerobi na ten gong. Ja nie wiedziałem, że to jest inny aktor. I to, że to jest Joseph Gordon Levitt. Rola życia po Ta, prostu. Ja, się, ja myślałem, ja się nie skupiłem jak ten gong wybrzmie, bo Myślałem, że to jest dźwięk gongu, mm -hmm. a to później jak drugi raz oglądałem, to miałem takie, że tam ktoś mówi. Dong. Tak. Znaczy, o widzę, jest e, Natasza Lyon. Nie wiem, czy tak się, się to czyta. Steven Sondheim, jako Steven Sondheim i Jojo Ma. A to Ma się pojawia akurat u mm -hmm. Berdy, kiedy jednym z, a, jedną z tych a, zagadek no jest zagadka muzyczna. I ona mówi: e, Ja to szazamuję. A, 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 Ta, a przychodzi aha, właśnie: ona. przychodzi Ma i mówi: Słuchajcie, to jest tutaj fuga. Mm -hmm. Tam betowena, czy, czy, czy jaś i, 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 i chodzi o to. No tak, ale też jest itan Hawk. To pamiętam, że to za pierwszym razem zauważyłem, że to jest. Bo tak myślę, tak patrzę. To jest, czy to jest itan Hawk? Podobny, no? Ja nie I byłem tak pewien szybko, ale Tak. Tak, 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 właśnie, ale pomyślałem, że. Że dostałby tylko jakieś mały cameo, a tam potem, właśnie, teraz się dowiedzieliśmy, że Joseph Gordon levitt znaczy ja się dowiedziałem w każdym razie, że z Gongiem. No to Hugh Grant, no to też. O właśnie, no też taki, miałem tak, wspomnieć. Chyba, chyba, znaczy czytałem w wywiadach przed premierą tego filmu, jakieś, nie wiem, parę miesięcy, że tam będzie scena w Glass Onion, w która bardzo mocno. Nie chcę powiedzieć, że zasugeruje, tak, no bo to jest w miarę oczywiste, kiedy widzimy Hugh Granta, że postać Penua Blonka jest gejem. No tak się może wydawać, Zobacz, ale nie jest to właśnie tak hamsko tak. powiedziane, że. to mhm. jest może teraz Netflix, wrzucamy tutaj, yy, wiesz, że, że to trzeba bardzo na ekspozycję to, to wystawić, bo tak naprawdę Hugh Grant mógłby być, nie wiem, gos gospodyniem, gospodarzem Gospod tak, domowym, gospody jakby kimś, co dba tak. po prostu o mieszkanie. No bo to tak Dziecięta. naprawdę nie powinno, nie powinno nas interesować. jakby, Czy to jest jego mąż, czy to jest jego kolega, czy kto. Po prostu no, tak. sobie ze sobą mieszkają i. i... Współlokator. Tak, to jest. tak. Jaką mają relację, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie mm -hmm. ich, ich sprawa. No ale że Blong jest taki. E, fancy, no to, to to rzeczywiście może sugerować trochę jego mowa ciała, jego akcent nieistniejący podobno. E, tak. on, on w ogóle ten, Benua Blong to ma taką dystynkcję trochę jak Robert Makłowicz, to opowiadałem o menu. I tak teraz sobie pomyślałem, ale coś w tak, tym jest. Tak, rzeczywiście. No jak to powiedziałeś, no racja, zgadzam się. No. Coś tym tak jest. Jak tak jak opowiada jeszcze właśnie no. z tą i, i tak y, tego, że Makłowicz bardziej wymachuje tymi łapami, ale Blonk właśnie tak, miał tak. fajny ten moment, w którym mówi, że y, Nord, y, W czy tam ktoś się pyta, no to kto w końcu zrobił on? Czyli jakby mm. rozwiąże zagadką, nie, mogę poszczególne warstwy zanalizować. Tak. I... tak, tak. Ale to dwie rzeczy, bo że po pierwsze e, Daniel Craig chyba chce już trochę bar jeszcze bardziej zerwać z wizerunkiem Jamesa Bonda, czyli mamy naprzeciwko siebie macho, tak, e, którego nie oprał się wszyscy, ża żadne z kobiet przedstawionych na ekranie i jest Benoit Blanc, który e, no właśnie tutaj bardzo się sugeruje, znaczy czy bardzo, no jest tak w sposób bardziej znaczy nie inaczej w sposób bardzo sugerujący bardzo jednoznacznie pokazany że to może być postać homoseksualna mhm. albo przynajmniej z LGBT no bo nie wiem może jest panseksualna albo biseksualny. tego tego do końca w 100% nie wiemy no i jest taki fajny smaczek kiedy w na, znaczy inaczej, kiedy w że widzieliśmy tą postać po raz pierwszy, no to wiemy, że no to jest idealny przykład tego e, detektywa z prozy Christie, gdzie wcześniej był ten, e, teraz Kenneth Branagh gra tego e, Poirot tak, tak. z tym wąsem, z tym akcentem. Tutaj to wszystko się z, e, zgadza z takim właśnie delikatnym e, nie naburmuszeniem, ale z taką przesadą, z taką elegancją znaczy ale też jednocześnie przesadą w tej elegancji w tym takim wyrafinowaniu tak super mi się oglądało to jak e, e, jak oni planują że jak dojdzie tam do tego mm, nie inaczej jak po prostu Benoît Blanc mówi żeby ona tam przeszukała te pokoje w poszukiwaniu tej e, koperty to on mówi, że ja po prostu im wody naleję, tak i on opowiada ten monolog, tak, tak. tak o tym, ta, tak jak, to tak jak miałeś to o donacie w nanorze, to on jakby sam był świadomy tego, że czasami trzy po trzy wiadomo co mu robi, ale tutaj chce to wykorzystać w taki sposób, żeby kupić czas trochę tej postaci Helen mhm. i to jest takie, e, no wydaje mi się, nie jest to jakoś rewolucyjne w stosunku do tej postaci i to jak ona została przedstawiona, ale to no, nie wiem, fajnie pokazuje, że jednocześnie Ryan Johnson ma do niej dystans, że może i nawet sam Daniel Craig ma do niej dystans, a może i Benoit ma też trochę do siebie więcej dystansu. Mhm. To ja jeszcze do Among Us mhm. chciałem jedną rzecz dodać, którą odkryłem zupełnie przez przypadek, ponieważ mam krześniaka ośmioletniego i on do tej pory gra w Among Us i odwiedziliśmy go na drugiego dnia świąt. I jak nas zaprosił, żebyśmy z nim chwilę, chwilę pograli i się zalogowaliśmy, to na start w Among Us dostajesz jako prezent, jako gifta strój Benoît Blon. No to. Ale fajne. No, więc to jakby też no, się dogadali po prostu, żeby i tutaj, i tutaj z tego medium, i z tego medium coś, no, coś zrobili. Tak, no. Re Reklamę im zrobili fenomenalną po prostu. Mhm. Nawet tak oglądałem to ze swoją partnerką, to jak zobaczyła tą scenę, do mnie spytała, czy ta gra jest za darmo? <laughs> można, można w to grać za darmo? Tak jakby, wiesz, no, że fajnie byłoby sobie w to pograć po prostu. Mm -hmm. No i tam też, że do kludo jest nawiązanie, tak, chociaż tak. nie jak to się czyta dokładnie. Jednocześnie ona, ta postać Helen e, robi te takie notatki, tak jakbyś właśnie grał w kludo, że tam, wiesz, kto ma, moty kto ma jaki motyw. Już nie pamiętam, jakie to były te trzy faktory. Na pewno był motyw, okazja chyba? Mm -hmm. Ale mogę się mylić, bo, bo już tak nie pamiętam dokładnie. Ale taka karteczka to tak jakbyś właśnie w Cluedo grał. Mm -hmm. No to też co do postaci wspomnianych, jakby prawdziw prawdziwych, istniejących, no to właśnie, że był Jared Leto, tutaj jakiś gwiazdor, którego na imprezie byli, ale też co do właśnie samej zagadki, yy, to też było takie trochę śmieszne, że mm, Miles. Mówił, że te, to pudło, właśnie które, w którym mieli rozwiązywać zagadki, żeby dostać zaproszenie na wyspę, projektował. Mm, już sprawdzam. Gościu, który nazywa się prawdziwy. Mhm. Prawdziwy komik, nie komik, tylko magik sceniczny. I on. dobra, no, teraz nie chcę tej przekopywać. Ale że jakby wspomina rzeczywiście, że no mając kupę siana zatrudnił sobie największego tam, czy jednego z bardziej znanych magików na, na świecie, żeby zaprojektował mu zaproszenie, gierkę. I też, że Gillian Flynn chyba rozpisała tak, e, tak. rozpisała te, to jego morderstwo, morderstwo właśnie. Tak. Ta, która napisała między innymi to... Zaginioną kobietę albo Ostre przedmioty. Tak, tak, Zaginioną dziewczynę chyba, tak, po tak. polsku, nie wiem, tak. Ale pamiętam, że uśmiałem się jak tam Gillian Flynn była tam wymieniona, super. Ale a propos tej zagadki, tej, tej, tego drewnianego pudełka, to ono się właśnie pojawia jako taki na tych początkowych scenach, gdzie poznajemy te wszystkie postacie. I to też super działa w przypadku postaci Helen, czy też wcześniej Cassandra, jak myśleliśmy, że to jest Cassandra. Gdzie raz, jak myślałem, że to jest Cassandra... To pokazywało trochę, że ona może mieć jakieś bardzo, bardzo złe relacje z tym, yy, z tym bogaczem Milestone? Edwardem Nortonem, Milesem. Więc to się dosyć dobrze komponowało i tak jak yy, moje słowo, które wspominałem wcześniej, czyli taki foreshadowing, takie trochę już delikatne nakreślenie tego, jakie ono, jaki ona może być do tego stosunek. No a, a jak wiemy, że to jest Helen no to ona jest tak po prostu nauczycielką z Alabamy i ona pewnie, nie wiem, czy się zna na takich zagadkach, więc ona po prostu używa prostolinijnych środków, czyli rozwala te pudełko. Tak, to fantastyczne. Więc to super działa na dwóch poziomach, że jeżeli, jeżeli myślimy, że to jest Kasandra, to okej, okay, to to jakiś konflikt, a jeżeli już wiemy za drugim razem, że to jest e, Helen, no to kreśli e, jej postać jako takiej całkowicie... E, Całkowicie, no. nienależącej do tego, Rich Bitches, jak tam ona wspomina w tym jednej z retrospekcji, gdzieś pojawia w rezydencji Benoit. Mhm. Dobrze, czy jeszcze tutaj byś chciał o czymś wspomnieć? Wiesz, co? Chyba nie. Na pewno nie powiedziałem o wszystkim, mhm. co by można było o tym filmie powiedzieć, czy może nawet z tego, co gdzieś tam sobie yy, rozpisałem. Ale. Jeszcze chciałem chyba coś dodać do A, do powtórnego oglądania. To mhm. też fajnie wygląda a propos tego, co, o czym Ty wspomniałeś, że Benoit, kiedy chce kupić czas, to strasznie dużo gada. I tak, tak trochę od rzeczy, trochę nie, ale tak krąży, krąży wokół tematu. To w momencie, w którym no, dowiadujemy się, że już od kogo dostał zaproszenie na tę wyspę, że to nie od Milesa, tylko rzeczywiście przyszła do niego Helen. I on się tam zjawia albo z fake karteczką. albo po prostu ją bierze od niej, w razie czego, bo wie, że Miles innym tej karteczki nie sprawdzi. Tak, jak idą do Kiedy Miles prosi. Benua, panie, panie Blond, mógłbym prosić na słówko, że co, co, co pan tu robi? Właśnie, kiedy oni tam wchodzą, są do góry, to Benua cały czas tak gada, 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 żeby głupa przypalać. Tak kolokwialnie mówiąc, że, że on nie wie, jaką się tu znalazł. Ja nie wiem, kto mi tutaj przysłał. I właśnie tak zagląda do tego y, tam jakiegoś nie sześcianu, tylko no, do tej figury tam na środku w Glass Onion, gdzie tam są te gwiazdy, on mówi: O, jak w filmie 2010: Odyseja Kosmiczna. A to chyba jest 2001, prawda? 2001. No więc on tak. jakby na szybko, jak sobie wymyśla, to tam czasami też y, pomyli pomyli jakieś fakty, y, żeby. No. no ale że Miles nie jest zbyt kumaty, to, to, to tego nie wyczaju. No tak. Tak, ale no tak. Tam jest. Ja bym sobie chętnie obejrzał, właśnie tak jak mówię, gdzie ten obraz jest do góry nogami powieszony i tak postarał się poszukać po jakichś takich mikrodetalach, co on tam jeszcze mógł źle zrobić, co tam jeszcze mógł źle ustawić, albo tak po prostu jako człowiek, który się kompletnie nie zna na tym i robi z siebie pozerę. No i pies, i pies robot jeszcze noszący bagaże, to też bardzo A, maskowe. Tak. Ale pytanie, teraz się zastanawiam, czy to było CGI, czy to nie było CGI? Bo jakby wiesz, skoro zrobili te takie te drewniane pudełka, z jakimi, widać, że to nie jest CGI, że to jest wszystko ładnie, elegancko zrobione pod ten film po to, żeby potem to zniszczyć swoją drogą, to, to jestem ciekaw, czy ten pies był CGI, czy też nie. Chyba się tego nie dowiemy, trzeba będzie chyba, a ty trzeci raz, tak specjalnie trzeci raz obejrzysz, żeby zobaczyć, czy pies był CGI. Ja mam kolejny powód, żeby drugi raz sobie ten film obejrzeć. Albo się dobrze, dobrze rozpromować i jak będzie premiera trzeciego filmu e, z Benoit Blong, w reżyserii Rayana Johnsona, to na jakimś festiwalu go złapać i zapytać. <grym> tak. Ale no właśnie, tak może przychodząc do końca, ja strasznie teraz czekam na trzecią część. Niech robi te, te na noże, serię na noże, jak tutaj po polsku jest e, nam podane bo naprawdę robi to kapitalnie, i ja po prostu nie mogę się doczekać na to, jak jeszcze bardziej pogłówkuje Ryan Johnson. Teraz myślę, że ma jeszcze trudniejsze zadanie, bo no tak jak mówię, jak raz zrobisz jakiś taki film, który dekonstruuje schematy, to za, tak jak właśnie za drugim razem musiałeś jeszcze bardziej mhm. tam porozkręcać jeszcze więcej tych śrubek, i trochę nas po ten. Yy, pomylić nas w jakichś tam założeniach. Tak, przy trzeciej części to ja już nie wiem, jak mu te receptory będą pracować. Nie będzie morderstwa jeszcze. Tak, <grym> może nie będzie morderstwa. No dobrze, no to co? No to chyba oceny końcowe nam tylko pozostają. Mhm. Chciałbyś się może podzielić swoją liczbą gwiazdek. Ja nie daję połówek zwykle, mhm. bo. Bo nie, bo jestem nienauczony. Mm -hmm. Natomiast tutaj, pierwszy raz po obejrzeniu Glass Onion pomyślałem, że, że siódemeczka. Natomiast po obejrzeniu drugi raz, niestety, ale w dół, bo 6,5. Mm -hmm. I jeszcze chciałem od siebie no dodać, że bardziej mi się podoba polskie tłumaczenie, bo film z serii na noże. Brzmi lepiej niż a Knife so Mystery, czyli jakby tajemnice z na noże, że jakby, ej, ej to jest na noże i to jest kolejna zagadka. Nie, nie, nie. To jest film z serii na noże, czyli to tam sobie trochę to tak bardziej mi się wydaje, oddziela te filmy od siebie. Mm -hmm. No cóż, no, a znaczy może jeszcze coś chciałbyś dodać do tej oceny, bo tak chodzę mm -hmm. w pół zdania. Głównie może. przez finał, tak mi się wydaje. Mm -hmm. I te. Właśnie komentarze yy, społeczne. To Glass Onion, jak mówiłeś o, o utworze nad King Cola, to też w napisach jest Beatlesów piosenka, właśnie Glass Onion. Mm. I ona chyba, gdzieś mi mignął artykuł, dotyczy tego, że, mm, że jest piosenka jakby w piosence o piosence. Tak tutaj było kryminalna zagadka w zagadce w zagadce. I później się okazuje, że jest jeszcze jedna zagadka. No cóż, no taki model szkatułkowy w takim mm. razie. Bardzo. Ja też może zaznaczyć, to że po pierwszym oglądaniu, bo nie widziałem tego dwa razy, jak na noże widziałem trzy, to może i tutaj też e, jakoś sobie będę powtarzał, jakby znajdę czas ten film. Ale ja na ten moment daję dziewiąteczkę. Wow, fantastyczny wynik. Bardzo, tak. Bo mi się bardzo podobało. Tak jak mówiłem, to jest najlepszy film, o którym rozmawialiśmy do tej pory z mojej perspektywy. E, na, w naszym podcaście. To jest tak jak sobie jakiś układałem mały ranking top 10. To to jest w topce 10 oglądanych filmów w tym roku przeze mnie. Na którym miejscu to nie wiem. To sobie po prostu tak wylistowałem. Na pewno jest w top 10. Tak jak mówię. Ja doceniam tutaj ten geniusz scenariuszowy. To jak właśnie trochę próbuję zdekonstruować. Ale jednocześnie tak jak mówię. E, o, okazuje się, że wszystko jest zgodnie z schematem, ale ten sam schemat jest poddany ocenie e, na takiej zasadzie, że e, podążył znowu tym samym schematem, dlatego że postać e, antagonisty jest po prostu idiotą, tak? <gryw> Najprościej rzecz ujmując. I tak trochę takich smaczków a propos tego Benua Blanka, o którym mówiłem, że trochę sam już jest trochę e, świadomą osobą, świadomą postacią kreowano przez Daniela Craig'a i tam napisano przez e, Ryana Johnson'a. No, także ja jestem w pełni kontent. Uważam, że, e, tak jak wspominałem wcześniej, jest jeszcze trudniej grzebać w piaskownicy, w której już tak się bardzo, a to bardzo nakopało i tam przegrzebało już w, na noże, więc jeszcze bardziej to doceniam. Mhm. Okay. No dobrze, no to. I tak już rozmawialiśmy razie... bardzo, mm -hmm. bardzo długo. E, tak mi się wydaje. No zapowiadaliśmy, że będziemy, że być może będziemy długo rozmawiać, więc e, myślę, że ci, co zostali, to, to dostali to, co, czego oczekiwali. A ci, czego nie, znaczy ci, co nie zostali, no to przez to, że zostali ostrzeżeni. Tak, i ci, co zostali, to bardzo dziękujemy i dostajecie od nas wirtualne ciasteczko. Tak, smacznego. No to Maćku, dziękuję Ci bardzo. Ja również ci bardzo dziękuję i e, do zobaczenia i do usłyszenia po nowym roku już. Tak jest. Słyszymy się. A nie, to nie przepraszam, to będzie, to będzie w tym roku. A znaczy ten w nowym odcinek. Roku tak, premiera, tak, 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 tak. Więc widzimy się w nowym roku, szczęśliwego nowego roku, tak? Tak jest. I ja bym przeniósł jeszcze więcej fantastycznych filmów, o których będziemy Państwu opowiadać, e, gdzie będziemy się może delikatnie ścierać, a może nie. Zobaczymy. Tak, co i może będziemy tak się ładniej nie zgadzać, jak w przypadku właśnie glas onion, o którym rozmawialiśmy. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Także bardzo dziękujemy i tobie również dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia.